38. sesję Rady Gminy, na której to serdecznie witam wszystkich radnych. Witam gospodarza naszego pana wójta Romana Borska, witam zastępcę pana wójta, witam pana sekretarza, jak również pana skarbnika, witam i również panią protokolant, panią Teresę, ale szczególnie witam zaproszoną panią tu kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządu Wodnych w Łodzi, a teren inspektora Piotrkowy Trybunalskiej, czyli panią Marię Górę. Witam serdecznie, witam również panią redaktor. Szanowni Państwo, proponowany porządek posiedzenia to punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, co w tym momencie stwierdzam. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, terenowych inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim. Punkt czwarty, sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podpunkt pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoforska w zakresie podpunkt A. Realizacja uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta, skarg i wniosków mieszkańców za pierwsze półrocze 2013 roku. Podpunkt B. Realizacja wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku kadencji. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztoforska. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/296/13 Rady Gminy Wola Krzysztoforska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi. Punkt 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt 11. Interpelacje i zapytania. Punkt 12. Zakończenie obrad. Szanowni Państwo, ponieważ wpłynął wniosek do Rady Gminy Wola Krzysztoforska, który nie został wprowadzony, jak sami widzicie, do porządku posiedzenia, z tego względu, że wpłynął po podpisaniu proponowanego porządku posiedzenia. I w tym momencie, Szanowni Państwo, pozwolę sobie ten wniosek odczytać. Wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztoforska. W związku ze świadomym wprowadzeniem w błąd radnych gminy Wola Krzysztoforska przez przewodniczącą Rady Gminy i radną z tego terenu, na posiedzeniu Rady w dniu 25.07.2013 roku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozierogi, gmina Wola Krzysztoforska. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 19.08.2013 roku przez radnych w obecności pracownika Urzędu Gminy potwierdziła wiarygodność słów radnego pana Wiesława Odżywoła, że nieruchomość jest zabudowana, co potwierdza wykonana dokumentacja fotograficzna. Są w załączniku właśnie zdjęcia. I ten wniosek został podpisany przez czterech radnych. Mianowicie Odżywoł Wiesław, Plif Józef, Barbara Torchalska i Joanna Sala. Szanowny panie radny Odżywoł, proszę
o potwierdzenie swego podpisu. Czy pan rzeczywiście potwierdza swój autograf złożony na wniosku? Proszę odpowiedzieć. Pani przewodnicząca, na poprzedniej sesji bardzo długo żeśmy... Ale będziemy, będzie to w trakcie... Czy ja mogę coś powiedzieć? Ale proszę dokończyć, proszę. Czy ja mogę to powiedzieć? Proszę. Na poprzedniej sesji długo żeśmy na ten temat dyskutowali, rozmawiali na ten temat, w protokole jest to zaznaczone w tym wszystkim. Padały słowa na temat samowolki budowlanej, na temat wszystkiego. Byle nie tylko to, co ja po prostu widzę naocznie, wiem i co jest. Dlatego wniosku możemy jeszcze załączyć z wyciągu z rejestru. Jest wyciąg z rejestru gruntów. Jest wyciąg z rejestru gruntów ze starostwa, z którym tam jest, że jest właśnie, stoi na tej działce budynek. I słowa pani przewodniczącej z tego terenu, bo my radni opieramy się przeważnie na tym, co nie znając danego terenu, co mówi nam dany radny z naszego terenu. Jeśli tam okazuje się, że ten budynek jest, zdjęcia nie ma, ale tego budynku teoretycznie, zdanie pani przewodniczącej, ma nie być, czyli ja po prostu podpisałem się też pod tym wnioskiem. Czyli pan potwierdza swój podpis, tak? Tak. Czy radny Michał Józef potwierdza swój podpis? Oczywiście. Czy radna pani Barbara Torchalska potwierdza swój podpis? I również pani Joanna Sala. Dlaczego mam potwierdzać swój podpis, skoro ja się tam podpisałam? Proszę panią, nie wiem, ja nie znajdę charakteru, ja tylko proszę. Proszę uprzejmie, bo też nie bardzo rozumiem, dlaczego mam potwierdzać to, co ja osobiście podpisałam i osobiście złożyłam. Dziękuję bardzo za potwierdzenie. I szanowni radni, uważam, że to jest wniosek niesłuszny i wniosek ten daje waszą dyspozycję w tej chwili. Nie mam nic więcej do powiedzenia, proszę. Uważam, że jeżeli żeście taki wniosek złożyli, szanowni państwo, no to chyba was jest stać na wprowadzenie. Jeżeli ja mogę coś powiedzieć. Jeżeli takie pismo wpłynęło i podpisało się pod nim czterech radnych, to mi się wydaje, że nie potrzeba tutaj głosowania, żeby wprowadzić ten punkt do porządku. Jeżeli pani mówi, że to pismo wpłynęło po podpisaniu tam dokumentów i ten, no to ewentualnie możemy na przyszłą sesję już, niech ten punkt będzie wprowadzony i wtedy będzie głosowanie, tak? Bo głosowanie na przewodniczącego Rady Gminy jest tajne. A dzisiaj tu będziemy głosować, nie wiem, za, czy panią, czy wprowadzić ten punkt, to tak jakby już byśmy głosowali? Nie, nie. No tak. To tyle, co mi wypowiedziałem ciebie. Proszę. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni, skoro pani przewodnicząca wywołała ten temat, to uważam, że to już jest tematem dzisiejszej sesji. Albo było nie wspominać w ogóle, że jest po czasie, tylko ewentualnie zaraz chwileczkę. A jeśli się to wprowadza samemu, no to wchodzimy do tematu, a jeśli nie, to jak kolega tu przed chwilą powiedział, pozostawiamy to do następnej sesji jako tematem, który jest wprowadzony i w porządku, jeśli to jest naprawdę za późno. Ale szanowna pani przewodnicząca, wrócę tylko do słów, co kolega tu radny oczywą powiedział. Jeśli temat się potwierdził i to, co jest, to szanowna koleżanko przewodnicząca z własnego terenu, żeby nie wiedzieć, co jest na własnym terenie, podać się do dymisji po prostu za popełniony błąd. Bo wprowadzanie rady jako przewodnicząca w błąd to jest karygodne. To jest karygodne. Przepraszam bardzo. Proszę mnie ja w ten sposób nie oskarżać. I proszę. Ja wiem, co się dzieje u mnie, szanowna pani przewodnicząca, na terenie. I to, co ja powiem, a pan wuj powinien korzystać do dziś z podpowiedzi radnych, bo po to radnych ma z terenu. I jeśli radny podpowiada, że to jest nie tak, panie wójcie, proszę podejdźcie jeszcze raz, bo jest błąd. Nie wiem, pan Kuńczyk się sugerował, pani radna to stanowczo potwierdzała, że nie ma. Okazało się, że jest. Komisja sprawdziła, o czym mamy dyskutować. Błąd aktualny i koniec. Nie przepraszam ma bardzo, do żadnego błędu się nie podpisuję. Szanowni radni, macie w protokole. Czyli problem. Ja mogę ten wniosek wprowadzić. Proszę bardzo, to jest za wprowadzeniem. Proszę. Szanowni państwo, jeśli chodzi o to, co pan Józef powiedział, to się zupełnie z tym panem Józefie nie zgadzam. Uważam, że każdy może się pomylić,
A przede wszystkim ten powód, który jest w tym wniosku, który żeście, szanowni państwo, sformułowali, to uważam, że nie jest to powodem odwołania przed pani przewodniczącą. Nie byłem, ale pani przewodnicząca przeczytała powód jej odwołania ewentualnego. Więc ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że to może być powodem w ogóle odwołania pani przewodniczącej. Szanowni państwo, tym bardziej, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ja zacytuję artykuł 18 punkt, artykuł, szanowni państwo, 19 punkt 2, który wyraźnie mówi, co jest zadaniem przewodniczącego, jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. I ja uważam, że doskonale pani przewodnicząca się z tego wywiązuje, jest bardzo dobrą przewodniczącą, bardzo dobrze nas reprezentuje na uroczystościach. I uważam, że absolutnie jest ten wniosek niezasadny i krzywdzący dla pani przewodniczącej. Na tyle, co ona wkłada serca i pracy tutaj dla całej gminy. Szanowni państwo, ja w tym momencie składam wniosek właśnie o wprowadzenie do porządku. Proszę bardzo. Kto jest za wprowadzeniem tego wniosku do porządku obrad? Proszę bardzo. Wszyscy widzieli. Wniosek został złożony w czasie, to jest... Musimy do głosowania. Kto jest przeciw? Zmianę porządku. To jest nasza rada. Panie proszę, ja mogę? Proszę. Ale panie wójcie, dokończmy głosowanie. Kto jest przeciwny wprowadzeniu tego wniosku do głosowania? Może jeszcze przed głosowaniem. Ale już prowadziło się głosowanie. Bardzo proszę, to może idziemy. O ciszę. I to jest właśnie to, o czym my mówimy. Porządek rady to jest pani przewodnicząca. I nie ma dyskusji po głosowaniu. A my jak zwykle dyskutujemy w trakcie głosowania, to jest po prostu... Nie można, panie wójcie. Skończmy, panie wójcie. Przywołuję w statucie, jest napisane, kiedy głosujemy, pani powinna zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania. My zawsze w trakcie głosowania dyskutujemy. To jest po prostu umaczające pracy rady. Nie ma udzielonego głosu, ale cały czas... Ale nikt nie ma, bo głosujemy. Pani radna ustala. Ale to proszę bardzo. Głosowanie, pani przewodnicząca, pani zarządziła głosowanie. Ale cały czas na... Nadajecie. Nie może być. Dobrze. Proszę bardzo, kto jest przeciw wprowadzenie tego wniosku? Głosowanie za. Nie. Nie powinna pani. Sprawie dlaczego tak jest pani sprawa? To jest... Nie, ale przed tym głosowała za prowadzenie. Nie. Teraz nie. Powiem szczerze, że jestem przeciwna. No. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przeciw. To jest za. To jest za jeszcze raz. Za wprowadzenie i tak u nas za. Proszę bardzo. To jest za wprowadzeniem. Nie ma. 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W którym punkcie? 9a. No tak, 9a. Dobrze. Punkt 9. I proszę teraz o przeprowadzenie głosowania. Proszę, głosujmy porządek posiedzenia cały z wprowadzeniem właśnie zmiany. Kto jest za? Wszyscy. Kto jest przeciw? Nie ma. Dobrze. I przechodzimy w tym momencie jeszcze do protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Teraz przechodzimy do punktu następnego, czyli trzeciego. Mamy tu panią kierownik właśnie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. O co proszę radnych o zadawanie pytań, bo między innymi pan radny olejnik
miał takie życzenie. Proszę bardzo. Oczywiście ja miałem życzenie, to wynikało jak gdyby z dyskusji z poprzednich już nawet lat, nie tylko ostatniego czasu. Na początku chciałem tu Pani serdecznie podziękować za przychylenie się do mojego wniosku jeszcze w ówczesnym czasie i dokonanie tych prac na rzece Bogdance. Rzeczywiście to w jakiś sposób już pomogło na tym odcinku, jest to widoczny efekt, no i to zadowolenie mieszkańców, o co wcale tu jak gdyby nie zwalniam jest o zabieranie głosu i o proszenie o więcej. Pani Dyrektor, chciałem zapytać o tak zwane cieki wodne, bo to nie są rzeki, tylko cieki wodne. Z tego, co z rozmowy z Panem wynikało, że Wy zajmujecie się rzekami na terenie naszej gminy, a ciekami. Więc tu ciągle taki powstaje spór pomiędzy mieszkańcy a gmina. Kto ma to oczyścić? Mam myśli, bo nasza gmina jest, gdyby tutaj część gminy jest obciążona takimi ciekami wodnymi od miejscowości Borowa, miejscowości Miłaków. Wszystko się kieruje w kierunku Kacprowa, Raciątkowa i tutaj w kierunku Jeżowa. Rzeczywiście wszystkie mokrzejsze lata, no ta wiosna szczególnie da o sobie znać i każda jesień, wiosna po roztopach, po większych kurzach, no te zalania są bardzo duże. I ten pas, który jest ten ciek wodny, ja to nazywam ciekiem wodnym, te rowy, one są coraz szersze się robią, bo po prostu są wyłączane z produkcji rolnej. Ludzie odstępują, mimo że to są właścicielami, ale odstępują od produkcji, od uprawiania traw i tak dalej, no bo to jest systematycznie zalewane i nie ma sensu tego dalej uprawiać. No i stąd tutaj jest moje to pytanie i ta prośba, żeby po prostu z kimś, kogoś poprosić od Pani z urzędu, no dobrze, akurat to Pani przyjęła to zaproszenie. I kto ma się tymi rowami zająć? Tu twierdzi zarząd gminy, tu z wójtem, teraz są takie przepychanki, że to rolnicy, którzy działki przylegają do, no, które są jak gdyby te rowy są włączone w grunty, ale mamy część takich tutaj, gdzie są w odrębnej działce rolnej. Te rowy, czy te cieki wodne płyną w swojej działce rolnej, więc to nie jest własnością rolnika. Czy to rzeczywiście rolnicy, właściciele tych gruntów, może nie to zawsze są to rolnicy, właściciele tych gruntów powinni o to dbać. I tutaj stąd moje jest to pytanie. I jak to jest z punktu widzenia prawa i z Waszego punktu, że Pani się tu profesjonalnie tym zajmuje? Prosiłbym o odpowiedź. Czy już mogę? Czy proszę bardzo, może jeszcze tu pan radny Pit i dopiero będą upadały. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowna pani, ja reprezentuję jako radny okolice tam Domolina Żachty, jak się pani może orientuje, i chodzi mi proszę panią o rzekę Grabkę, która płynie od strony gminy Grabicy na nasze jak gdyby tereny gminy Wola. I szanowna pani, chodzi mi o jakieś czyszczenie, pogłębienie tej rzeczki, właśnie tej Grabki, no bo nasze cieki, które dochodzą, te melioracyjne wszystkie, nawet cieki, rowy, jak to można ich nazwać, no po prostu ta woda jest jakby pod górkę, no ta rzeczka, Grabka nie odbiera tych wód. No te rowy jak są poczyszczone, no to woda stoi po prostu, ona nie ma gdzie odpłynąć, to znaczy się od tej drogi powiatowej, która leci w stronę Czepczów, gmina Grabica. Chodzi mi w tamtą stronę, no ale ta część jest tutaj już na terenie naszej gruntu gminy Wola Krzysztofowska. No i więc o to pytanie, czy ta rzeczka będzie pogłębiona, ona będzie poprawiona w jakiś sposób, żeby te wody mogły bardziej swobodnie odpływać. A suma summarum, no do tych rowów melioracyjnych, no mamy tu kolegę przedstawiciela spółek naszych wodnych, no ale nie wiem, czy jest nie w stanie, czy jak, no. Te rowy mamy, szanowna pani, no straszne można powiedzieć, tak jak mi tu kolega przed chwilą powiedział, no. Ja się biję z tym, wie pani, że o tej porze roku to naprawdę maszyny, czy to powiatowe, czy to wojewódzkie, czy to spółka zakład, który jest spółką wodną w Gomulinie, powinien dbać bardziej o te rowy. Chodzi mi chociaż o wykaszanie, wie pani, bo już nie sposób, żeby korito spodnie czyścić rok w rok. No naprawdę to są koszty. Ale wie pani, wykaszanie tych wszystkich tataraków, a ścin, które tak porośnięte są rowy, no to jest naprawdę konieczne. I przez to są ograniczniki. Wie pani, nie będziemy tu se sparzać i skarżyć na rolników. No rolnicy są rolnikami. No nie jeden jest bardziej porządny, drugi mniej porządny. No te worki po nawozach wprowadzające zostają, bo to padną później do rogu. No w takiej trzcinie, jak zablokuje jeden worek, drugi, trzeci, no to wie pani, a jeszcze jak do tego by się bobry dołożyły, to jest tama niesamowita. Tego trzeba szukać po prostu, a zanim się to znajdzie, odkryje, no to woda zalewa. Ale woda zalewa w jakiś sposób, no może aż te rowy się tak nam nie przepełnią tą wodą, żeby wierzchnie wychodziły. Ale wie pani, jak
te rurki melioracyjne nie odbierają w spodzie tam dna tego rogu tej wody, no to co tu mówiąc o działaniu melioracji? I tu kolega od melioracji się upora z tym, nie może, że tu nie wyczyszczone, tam nie zrobione, bo woda w gruntach, w tych rurkach stoi. Chodzi niby pani, żeby to dno tej rzeczki, gratki czy rabki, jak ona się właściwie nazywa, ruszyć, oczyścić, żeby te wody w stronę zachodu mogły sobie naprawdę odejść. Tak to wygląda i oto jest moja taka prośba. To ja tyle dziękuję. Ja jeszcze, Grzegorz Konecki, Majku Duży, też chciałbym zapytać o ten, prawdopodobnie jest to rzeka, płynąca przed Majków sprawa. Tam też jest strasznie zamulony i zapłaszczony ten ruch. Czy też jakieś działania będą podjęte w celu udrożnienia tego? Proszę pan radny, takie pytanie. Pan składa właśnie tego pismo do wojewódzkiego zarządu, właśnie tam do państwa Wybrzeżkowa. No i odesłaliście mi pismo, że ta rzeka Bogdanówka, tam pamiętam pisałem na odcinku od Bogdanka, czy Bogdanówka, że będzie czyszczona. Jak do tej pory nic tam się nie dzieje, kiedy te prace będą, tak było napisane w piśmie, że będzie to w tym roku zrobione i chciałbym zapytać właśnie w jakim terminie to będzie robione. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? No to czyli poprosimy panią. Proszę państwa, ja może żeby wyjaśnić takie uporządkować te sprawy od strony prawnej, jak to wygląda. Prawo wodne jest właściwie takim podstawowym dokumentem prawnym, który decyduje o podziale urządzeń i w związku z tym obowiązkach właściciela urządzeń. Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych jest zobowiązany zgodnie z prawem wodnym do utrzymywania wód płynących, które mamy w ewidencji, czyli rzek potrzebnych dla utrzymywania odpowiednich warunków do korzystania przez rolników ze swoich urządzeń i do utrzymania budowli na tych rzekach. Natomiast, tak odpowiadając panu teraz po kolei, natomiast cała sieć tych wszystkich innych urządzeń mniejszych, które wpływają do rzeki, to są po prostu rowy. Część rowów to są rowy naturalne, niewykonywane w ramach inwestycji. One kiedyś tam zostały wykonane, trudno powiedzieć nawet w jakim okresie czasowym. Mają za zadanie odprowadzenie wód powierzchniowych, nie wiążą się bezpośrednio z wykonanymi przez w przeszłości, przez zarząd melioracji, czy dawniej zarząd inwestycji rolniczych, urządzeniami melioracyjnymi. Ale niezależnie od tego, jaką pełni funkcję, czy odbioru wód powierzchniowych, czy odbioru z urządzeń wykonanych inwestycyjnej na tym terenie w ramach melioracji, to jest to po prostu ruch. I zgodnie z artykułem 77 prawa wodnego, utrzymanie tych rowów należy do jego właściciela. Bądź spółki wodnej, jeśli takowa działa na gminie i właściciel należy do tej spółki. I teraz tak, spółka działa też w oparciu o swój statut i w zależności od swoich możliwości finansowych. Czyli jeżeli zarząd spółki czy walne zgromadzenie ustali daną stawkę na utrzymanie tych rogów i na dany rok w takiej ilości, jakiej ustali, no to zarząd spółki podejmuje takie działania, jakie może podjąć w ramach swoich możliwości finansowych. I my, że tak powiem, nie mamy prawa ingerować w to, co robi spółka, jak sobie organizuje roboty, w jakiej kolejności, w jakim zakresie. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie wód, proszę państwa, no, problem jest tego typu, że rzeczywiście głównym odbiornikiem wód z waszych tych urządzeń i z drenowanych terenów i z rowów jest rzeka Bogdanówka, no i rzeka Grabia, która tam prowadzi wodę z granicy. Problem jest tego typu, że w momencie, kiedy staliśmy się państwem członkowskim Unii, musimy respektować również prawo unijne. I w związku z tym bardzo ważnym elementem w tym prawie unijnym, które nas obowiązuje, jest utrzymanie dobrego stanu wód. Mówię o wodach płynących, czyli potocznie rzekach nazwanych. Dobry stan wód to jest dobry stan chemiczny, dobry stan biologiczny i dobry stan hydromorfologiczny, czyli
kształt koryta, głębokość koryta, spadki koryta. Przyjęta została taka strategia działania wynikająca właśnie z tych uwarunkowań dobrego stanu wód, że robimy praktycznie w tej chwili koszenia i dbamy o udrożnienie koryt, usuwanie tam wodorowy, usuwanie śmieci z koryta, usuwanie roślinności dennej, która blokuje swobodny spływ wody. I takie rzeczy robimy również w tym roku i będziemy realizować na rzece Bogdanówce. Jest zgłoszone to już do przetargu. Myślę, że lada dzień przetarg się ukaże, jeśli się już nie ukazał. I wykonawca będzie w trzecim, czwartym kwartale realizować. Z tym, że mówię, będą to roboty polegające na zapewnieniu swobodnego spływu wód poprzez wykoszenie skarb, wykoszenie roślinności dennej, usunięcie roślinności dennej zwartej poprzez hakowanie, wyhakowanie i usunięcie znak, tylko w takim zakresie, żeby zapewnić swobodny spływ wody plus usunięcie tam podrobnych, jeśli się pojawią te tamy, jeśli są. Natomiast każda ingerencja większa w koryto wymaga już zupełnie innej procedury. Wiąże się z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Czyli jeżeli Państwo w tej chwili macie takie odcinki, uważacie, że odcinki rzek wymagają innych działań niż te, o których mówiłam, tych utrzymaniowych, polegających na odmuleniu koryta, pogłębieniu bądź zwiększeniu przekroju poprzecznego, to są roboty regulacyjne. I niestety, no, oczywiście je można robić, tylko wymagają to zupełnie innej procedury i innego podejścia. Nie można tego po prostu tak sobie zaplanować z roku na rok. Więc będę wdzięczna, jeśli Państwo nam wskażecie miejsca, odcinki rzeki Bogdanówki, no prawie to już zorientowałam się, o co chodzi, ale w przypadku Bogdanówki, gdzie rzeczywiście Wasze urządzenia nie funkcjonują tylko dlatego, że koryto jest już zwężone, wykrócone i trzeba tam po prostu przedsięwziąć inne działania niż te zwykłe utrzymaniowe roboty. Regulacja, mówię, że w tej chwili już nie mamy co marzyć o tym, że będą prowadzone takie regulacje, jak to było w przeszłości, czyli generalnie prostowanie koryt, ponieważ no, zgodnie z uwarunkowaniami, w których żyjemy, rzeki mają wracać, naturalizować się. Ważne jest życie biologiczne, żeby było zachowane w rzece. Natomiast oczywiście funkcja rzeki musi być zachowana. Wpływ musi być zachowany, rzeka ma się wylewać tam, gdzie może się wylewać. Głównie chronione mają być tereny zabudowane. Stąd, jeżeli Państwo będziecie widzieli potrzebę odbudowy koryta, czyli zwiększenia przekroju poprzecznego, pogłębienia je, wymaga to złożenia wniosku do Zarządu Melioracji w Łodzi. Wniosku, który powinien zawierać, może powiem, chociaż może zostawię to w gminie. Panie dyrektor, co ma to czynić? Urząd Gminy, czy to znaczy, mieszkańcy? Mogą się zorganizować mieszkańcy, może to być za pośrednictwem Urzędu Gminy. Ważne, żeby ten wniosek zawierał te wszystkie elementy, o których powiem teraz. Więc taki wniosek na regulację bądź odbudowę koryta powinien zawierać taki element. Określenie celu wykonania regulacji koryta dziku, analizę utraty.